witał, gdzie jesteśmy i co dzisiaj będziemy pokazywać. Te budynki, które są tutaj za mną, są przeznaczone do całkowitej rozbiórki. Miasto wyznaczyło ten teren cały z zabytkowymi budynkami z końcówki XIX wieku do rozbiórki. Nie zdążyliśmy z kinem Muza, nie zdążyliśmy z wieloma innymi obiektami w Gorzowie, które zostały zlikwidowane i nie mogliśmy tego pokazać. Pokażemy te budynki, a są one fascynujące. Jest tam i komisariat Służby Ochrony Kolei razem z takimi piwnicami, gdzie prawdopodobnie był areszt. A tutaj obok jest ten większy budynek, taki z białej cegły. Pod spodem okazuje się, że jest schron przeciwatomowy i to nie jest mały schron. To jest dużo większy schron niż ten, do którego schodziliśmy poprzednim razem. Wszystko pokażę, wszystko opowiem. Wszystko będzie wiadomo. Witam. Gdzie jesteśmy i o czym dzisiaj będzie opowieść? Pewna historia Gorzowa legła w gruzach. Tych budynków już nie ma. Wśród mieszkańców naszego miasta są burzliwe spory i rozmowy oraz kłótnie na wielu forach. Czy warto było wyburzać tą historię, czy zostawić i wyremontować. Dzięki uprzejmości pewnych ludzi udało nam się zobaczyć od środka, nagrać, zebrać bardzo dużo materiałów z paru budynków w tamtym miejscu. Oczywiście postaramy się pokazać pojedynczo, omówić, przedstawić każdy z budynków z osobna, a jest to SOK, czyli Służba Ochrony Kolei, jest tam, była tam noclegownia, był także warsztat typu stolarnia. Jeżeli uda nam się porozmawiać z pewnym człowiekiem, który tam kiedyś pracował, oczywiście przedstawimy głębszą historię tej stolarni i budynków warsztatowych. Był tam także budynek gospodarczy, przyległy do bardzo ciekawego i chyba najbardziej kontrowersyjnego budynku, czyli wieży ciśnień. Mieliśmy nadzieję, że ta wieża zostanie, że tak powiem, zostanie ocalona, bo zrównana z ziemią została jako ostatnia. Nam się udało wejść do tej wieży ciśnień. Pokażemy Państwu, jak wyglądała w środku, jak również resztę budynków. Mamy nadzieję, że seria kolejnych odcinków, która się pojawi już niebawem, rozwieje pewne historie, mity i wątpliwości naszych mieszkańców. Zapraszamy na tajemnicę Gorzowa według kwiatka.